Ja miałem bezpiecznik w postaci Kasi. Podejrzewam, że ekipy by nie było, gdyby nie było wtedy Kasi z nami. Ale to są bardzo piękne słowa. Piękne słowa, mocne, ale też piękne. Nie wiem, co mam powiedzieć, bo raczej się nie spodziewałam, żebyś tak powiedział. No, tak jest, to jest prawda. Internet huczał swego czasu, że ekipa wróci, że być może wystąpią w grze Mafia. Co wy na to? No nie wrócą. To jest taki smaczek, taka ciekawostka, bo na samym początku kariery Kamila zastanawialiśmy się, czy jego kanału nie robić wspólnie. I niewiele brakowało, aby to nie był kanał Buddy, tylko kanał Budda i Poczciwy Krzychu. Naprawdę. Okej. No cóż, myślę, że dużo daleka droga przed Krzychem jeszcze, ale fajnie, że zaczął. Fajnie, że pracuje, że działa z psychologiem, że szuka tej takiej wielkiej prawdy życiowej. Trochę przykry temat, zawsze rozstania są smutne, a wiemy, że ostatnio o swoim rozstaniu poinformował Trąba z Marcysią. Dla mnie przyznaje zaskoczenie, bo chyba nawet w tym kinie widziałam ich pod koniec 2023 roku. Czy dla was też to był szok? Cześć, ja nazywam się Monika Maszkiewicz i witam was na kanale Świat Gwiazd, a ze mną wujek Łuki i Kasia Pusialka. Cześć kochani. Cześć, witamy. Hejo. Jesteśmy na premierze filmu Budda, Dzieciak 9-8. Ja nieczęsto was widzę na premierach, więc co was skłoniło, że faktycznie przyjechaliście do Warszawy i się tutaj pokazaliście? Bardziej kto, czyli Kamil. Wydaje nam się, że to jest ważne dla niego święto, więc postanowiliśmy też w tym uczestniczyć. Kasia? No właśnie już myślę, że to samo. Po prostu znamy się z Kamilem i myślę, że nawet jakby ta premiera była, nie wiem, w Gdańsku, to byśmy się pokusili i przyjechali po prostu. W takim razie, jak patrzycie na Kamila? Jakim on jest waszym zdaniem człowiekiem? Jakim jest człowiekiem? No na pewno bardzo zdeterminowanym i wytrwałym, ale jest też przede wszystkim dobrym człowiekiem. Przynajmniej na tyle, na ile ja go znam. My rozmawiamy sobie często w kuluarach o różnych sprawach takich organizacyjnych, biznesowych i aż dziwne, że ciągle jest jednoosobową armią w tym wszystkim. To prawda. Kasia, ty pamiętasz pierwsze spotkanie z Kamilem? Myślę, że u nas w domu ekipy. On kiedyś do nas przyjechał domu ekipy. Przyjechał i wtedy pamiętam, że się poznaliśmy, ale kompletnie nie pamiętam, jak wyglądało to spotkanie i o czym my gadaliśmy w ogóle. Nie wiem. Wiem, że wtedy po prostu był. Ty pamiętasz. No dawaj, co ty tam pamiętasz? No to jest taki smaczek, taka ciekawostka, bo na samym początku kariery Kamila zastanawialiśmy się, czy jego kanału nie robić wspólnie. I niewiele brakowało, aby to nie był kanał Buddy, tylko kanał Budda i Poczciwy Krzychu. Naprawdę. Okej, a teraz ostatnio Poczciwy Krzychu powiedział, że faktycznie Budda jest dla niego taką inspiracją, no bo wiemy, że gdzieś go przegonił. Jak wy oceniacie ten ostatni wywiad Poczciwego Krzycha? On był u Dużego w Maluchu. Czy wy w ogóle widzieliście to? Tak, ja oglądałem i no cóż, myślę, że dużo daleka droga przed Krzychem jeszcze, ale fajnie, że zaczął. Fajnie, że pracuje, że działa z psychologiem, że szuka tej takiej wielkiej prawdy życiowej i ja trzymam za niego kciuki, żeby jak najszybciej sobie wszystko poukładał i żeby po prostu był pewien tego, co robił, zaczął robić i się realizował. Konsekwencja jest przede wszystkim, myślę, kluczem, prawda? Zawsze to wszyscy powtarzają. No my nie mamy już teraz takiego bliskiego kontaktu jak jeszcze lata temu, więc nie wiem, jakie są dokładne powody tego wszystkiego, co się u Krzycha dzieje. Aczkolwiek ta niekonsekwencja może wynikać właśnie z niezrozumienia jeszcze tego, co go otacza. Oglądałam sobie nawet dzisiaj rano wywiad z Karolem Wiśniewskim na kanale Zaprojektuj swoje życie. Tam zostałeś wspomniany wielokrotnie jako właśnie ta ostoja, ten człowiek, który zawsze powie prawdę, nie będzie tutaj klepać po pleckach, tylko okay, zawsze może na ciebie liczyć. Nie widziałeś tego fragmentu? Oglądałem oczywiście i też chyba będę się przygotowywał do podobnego wywiadu, aby rozszerzyć trochę wypowiedzi Karola. No myślę, że my z Karolem tworzymy dobry duet i w momencie, kiedy jeden troszeczkę odlatuje, to drugi sprowadza go na ziemię. Dlatego możemy ciągle rozwijać się i iść do przodu. Kasia, to pytanie do ciebie. Czy były takie momenty, kiedy wam albo też tobie osobiście odbiła jakaś taka być może woda sodowa tak zwana? No na pewno. Ja myślę, że każdy z nas i w ogóle każdy influencer przechodził przez takie odbicie palmy. W którym to było momencie? Nie wiem. Chyba w Stanach. Może w Stanach, może po powrocie, gdzie
wydawało nam się, że jesteśmy lepsi od innych na przykład. Wydaje mi się, że każdy przez to przechodzi jako influencer fajnie i ważne jest, żeby się trochę, żeby wejść na dobre tory po czasie po prostu i wydaje mi się, że nam się aktualnie to udało i że jesteśmy normalni. Natomiast gdybym miała porównać waszą karierę po powrocie ze Stanów, a teraz, jesteście o wiele wyżej. W takim razie jak udało się zachować tą równowagę? Myślę, że to jest kwestia przede wszystkim pokory. Tego, aby nie reagować natychmiast na zmienności w życiu i jednak patrzeć długofalowo. I rozumieć też to, że ktoś jest popularny albo że w danym momencie w życiu idzie trochę łatwiej, to nie powoduje z ciebie lepszego człowieka albo kogoś wyjątkowego. Zatrzymam się przy Karolu, bo tak jak Karol w wywiadzie wspomniał, ty na początku byłeś jego menadżerem, teraz jesteś już wspólnikiem. Jak wyglądało wasze to pierwsze zetknięcie? Czy wy od razu wiedzieliście, co chcecie robić? Ta relacja nasza była o wiele wcześniej, niż zanim ja pojawiłem się w ogóle na kanale. Poznaliśmy się podczas zabawy, podczas gry w grę Pokémon Go. Chyba 2 lata przed tym, jak ja pojawiłem się pierwszy raz na jego kanale. I wtedy byłem dla niego takim trochę starszym bratem. Pomagałem w niektórych kwestiach, później nasz kontakt się trochę urwał i po powrocie Karol chyba wiedział, że ma we mnie wsparcie, więc zaproponował, czy możemy współpracować, że potrzebuje kogoś do pomocy. Ale nie mieliśmy zielonego pojęcia, jak to będzie wyglądać. Też nie wiedzieliśmy, czy będzie Karola stać na przykład na mnie. To były bardzo ciekawe startupowe czasy. To się pięknie rozkręciło. Kasiu, a czy ty pamiętasz swój start w projekcie? Bo tak naprawdę to jest nasz pierwszy wywiad, więc chętnie tutaj poznam twoją historię. Słyszałam, ale nie wiem ile w tym prawdy, że ty poznałaś właśnie Łukiego na Meet and Greet. Nie, to by było mega dziwne chyba, myślę. Nie, jak ja poznałam całą Karola w sumie, bo jeszcze nie było wtedy ekipy, zgłosiłam się jako statystka do filmów ekipowych, znaczy do Karola i byłam na 2 chyba filmach, jeden był w kinie właśnie nagrywany, a drugi w zbudowaniu zamku ze śniegu. No i następnie Łukasz zaczął do mnie pisać, później się spotkaliśmy na Intel Extreme Masters, to są Mistrzostwa Świata Gier Komputerowych w Katowicach, które są. No i później tak wyszło, że zaczęłam jeździć do Krakowa, zaczęliśmy się spotykać, no i już tam zostałam. Zaiskrzyło od razu? Nie. 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 Jak to się stało w takim razie, że jednak pykło? Kurczę, ja już nie pamiętam. Naprawdę nie pamiętam, jak to było. No to było tak, że... Nie przyznawaj się. No, powiem tak. Ja do ostatniego momentu nie wiedziałam, że jestem podrywana, bo dla mnie jednak ta różnica wieku była tak duża, że nie brałam w ogóle pod uwagę Łukasza jako swojego potencjalnego chłopaka, no ale później już były wyraźne sygnały i jakoś tak poszło. No a ja chyba cię podrywałem bez jakiegoś większego celu, czyli na zasadzie zobaczymy, co z tego będzie i tak chyba nam się spodobało, spędzaliśmy to coraz więcej czasu razem i w ten sposób to wyglądało. Ta różnica wieku, o której wspomnieliście, czy jest czasami zauważalna jeszcze dla was? No jasne. W jakich przypadkach? Na pewno, jeżeli chodzi o dojrzałość taką typowo życiową, Łukasz przeszedł dużo więcej niż ja, więc wszelakie rady jakieś życiowe, no to ja jednak zawsze kierowałam się do Łukasza, a nie wiem, czy ty do mnie na początku się kierowałeś z takimi radami, bo ja miałam tam 20 czy 19 lat, no to byłam dzieciaczkiem takim. Dalej się czuję jako dzieciaczek, nie? Znaczy, no wiesz co, no, u nas zawsze była, wiedzieliśmy, mieliśmy z tyłu głowy i mamy cały czas, że jest duża różnica wieku, więc trzeba robić wszystko, aby nasza relacja partnerska nie zamieniła się w relację tata-córka. I rzeczywiście, może nawet na początku mogło tak to wyglądać, że Kasia mając 20 lat, to te 13 lat wygląda inaczej niż teraz, kiedy ma 25. Ale trochę sobie chyba odbierasz tutaj, bo cała ta relacja polegała na tym, że ja miałem bezpiecznik w postaci Kasi. Podejrzewam, że ekipy by nie było, gdyby nie było wtedy Kasi z nami. Ale to są bardzo piękne słowa. Piękne słowa, mocne, ale też piękne. Nie wiem, co mam powiedzieć, bo raczej się nie spodziewałam, żebyś tak powiedział. No, ale tak jest, to jest prawda. Dzięki. I na koniec
trochę przykry temat, zawsze rozstania są smutne, a wiemy, że ostatnio o swoim rozstaniu poinformował Trąba z Marcysią. Dla mnie przyznaję zaskoczenie, bo chyba nawet w tym kinie widziałam ich pod koniec 2023 roku. Czy dla Was też to był szok? Czy szok? Nie tyle szok, co rzeczywiście było to niespodziewane i zaskoczenie. Gdzieś widzieliśmy pewne przesłanki, że może coś być na rzeczy, ale no dowiedzieliśmy się tak samo jak wszyscy. To są młode osoby, wszystko się jeszcze tam może wydarzyć. Kasiu, myślisz, że wrócą do siebie jeszcze? Jest tam szansa na jakiś comeback? Nie wiem, no my, taka jest prawda, że my ze sobą nie mamy kontaktu już od tego rozpadu ekipy i nie wiem, co między nimi się zadziało. Życzę im po prostu jak najlepiej, żeby sobie to przeżyli w swoim czasie i tyle. Rozstania nie są łatwe, więc... Internet huczał swego czasu, że ekipa wróci, że być może wystąpią w grze Mafia. Co Wy na to? No nie wrócą. Nie planujemy. Jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Oni są w zupełnie innym miejscu. Nasz content też stał się już na przykład niepasujący w stosunku do tego, czym zajmuje się którykolwiek z Mateuszy. I wydaje mi się, że no, na dzień dzisiejszy nie planujemy. I ani po jednej, ani po drugiej stronie żadnego comebacku. Kochani, nie zatrzymuję Was, bo niedługo, myślę, zacznie się film. Bardzo miło mi się z Wami rozmawiało. Cieszę się, że w końcu udało nam się porozmawiać. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Dziękujemy ślicznie. Dziękuję bardzo. Dzięki.